Witam Was, moi kochani. Nazywam się Karina Radecka. Jestem szkoleniowcem Reps Polska, akredytowanym instruktorem fitness i siłowni oraz trenerem personalnym i medycznym. Ale co najważniejsze, jestem propagatorem nowatorskich sposobów prowadzenia zajęć fitness, tak aby były one ciekawe i interesujące dla mojego klienta. Dzisiejszy webinar będzie dotyczył braku klientów na sali, braku inspiracji, i przedstawię Wam pod koniec 5 rad, w jaki sposób zostać dobrym instruktorem. Na początku rozpocznę od dwóch słów, które są, myślę, doskonale Wam znane. Wypalenie zawodowe, a więc uczucie smutku, apatii, braku energii, braku pomysłów, inspiracji. Musimy zrobić wszystko, aby nie dać się wciągnąć tą czarną otchłań, żeby działać i starać się robić coś dobrego dla siebie, przede wszystkim zostać kreatorem swojego życia zawodowego. Każdy z nas zastanawia się, czy coś ze mną jest nie tak, jeżeli nagle okazuje się, że klient nie pozostaje z nami na dłużej, pomimo tego, że się bardzo staramy, że mamy wiedzę, kompetencje i umiejętności, a to jest tak zwany must have każdego instruktora, to jest podstawa. Nie, wszystko jest w porządku, tylko może spójrzmy z innej perspektywy na naszego klienta, ale też na siebie. Zastanówmy się nad obsługą takiego klienta, co zrobić, aby go w sobie rozkochać, żeby został z nami na dłużej. Ja w swojej wieloletniej pracy zawodowej zawsze stawiam na rozwój. Podejmuję się szkoleń, pomimo tego, że wiem, że w pełni nie skorzystam z nich, tylko w jakiejś tam części. Przykładem jest na przykład szkolenie trener personalny. Wybrałam najlepszą według mnie szkołę z dobrymi opiniami, no nie tanią, długotrwającą, ale wiedziałam, że znajdę w niej kompendium wiedzy i podstawę do tego, aby móc w odpowiedni sposób zaopiekować się swoim klientem. To jest bardzo ważne, bo tego oczekuje od nas mój klient. I teraz tak. Co na początek? Na początek nawiąż kontakt ze swoim klientem i go zdiagnozuj. Po co ta diagnoza? Abyś wiedział, jako instruktor, w jaki sposób z nim rozmawiać. Ja tutaj za momencik udostępnię ekran i będziemy zaraz wiedzieli. Wyobraźmy sobie naszego klienta w odpowiednich, różnych kolorach. Jakie to kolory? Jakie to kolory? Czerwony, niebieski, zielony i żółty. No to zaczniemy od początku, od tego najbardziej soczystego. Czerwony. To jest klient tak zwany raptus. To jest wulkan energii. To jest bardzo silna osobowość, silna wola. Osoba, która, jeżeli byś chciała ją odnaleźć w tłumie, to wtedy, kiedy pojawia się problem, to ona jest pierwsza, aby go rozwiązać i zarządzać. To raptus skupiony na swoim celu, ale nie zawsze spogląda na to, w jaki sposób będzie wyglądała jego realizacja. Bardzo często potrafi się pokłócić, aby w sekundzie o tym zapomnieć, ale jest bardzo taki zadaniowy i do przodu, pewny siebie, ma bardzo silną wolę. I to jest dla nas instruktorów znak, że będzie się z nim odpowiednio dobrze współpracowało, ale należy w odpowiedni sposób do niego podejść. No niestety taka osobowość nie lubi słabych charakterów, osoby nieśmiałej, cichej. Wtedy nie będzie na nas zwracał zbytniej uwagi. Kolejny kolor to żółty, a to taki showman, taki gadatliwy optymista, który strzela pomysłami jak z karabinu maszynowego, który ma milion pomysłów w minutę, gorzej z realizacją. Potrzebuje instruktora po to, aby jego pomysły, jego cele zostały zrealizowane, żeby dostał na tacy rozwiązania. Lubi być w centrum uwagi, lubi brylować. Jest trochę traktowany jako męczący, głośny i hałaśliwy. Chaos to jego drugie imię, wszystko się dzieje. Taka osobowość wymaga od nas zdecydowanego nadzoru, okiełzania, ukierunkowania na odpowiednie działanie.
Co dalej? Dalej to kolor zielony. To z kolei człowiek czajny. Człowiek, który nabiera wody w usta i woli najpierw poznać czyjeś zdanie i się dostosować, bo nie lubi się wyróżniać, woli, żeby było wszystko dobrze, żeby nic złego się nie działo. Taka osoba stawia dobroć innych nad swoje dobro. I jak gdyby zawsze stoi z tyłu, nie lubi zmian, nie lubi nowości, a już broń Boże niespodzianek. Do takiej osoby trzeba podejść bardzo powoli, spokojnie, wszystko małymi kroczkami, bez zbędnych chaotycznych ruchów. Kolejnym kolorem to niebieski. Oto tak zwany człowiek Excel. Wszystko w ramach, wszystko w tabelkach. To absolutny człowiek szczegół, detalista, do którego piąte miejsce po przecinku ma zdecydowane znaczenie. Będzie analizował, przeliczał, przemyślał wielokrotnie, zanim podejmie się działania. Taką osobę należy nauczyć bycia nieco swobodnym, że nie musi się zastanawiać, czy dobrze biegnie, czy jego ręce są prawidłowo ułożone pod dobrym kątem, tylko ma po prostu biec. Jemu trzeba powiedzieć, że musi mieć troszeczkę swobody w sobie. To taka osoba, która bardzo chętnie przeczyta instrukcję obsługi otwierania i zamykania szafki w szatni. Jest bardzo karny, zdecydowany i potrzebuje konkretów od instruktora. On musi wiedzieć, ile serii, ile powtórzeń, na jaką wysokość ma wykonywać ćwiczenie, jakie napięcia mają być stosowane, jaki przysiad, pod jakim kątem. No więc tutaj, jeżeli nie będziemy mieć tej puli takich konkretów, to nie potraktuje nas poważnie. Co dalej? Po diagnozie klienta, kiedy wiemy już, w jaki sposób mamy z nim nawiązać kontakt, aby być dla niego wiarygodnym, należy zrozumieć strach klienta przed rozwiązaniem. No bo dlaczego tak się dzieje, skoro przecież potencjalny klient, nasz podopieczny, wie, że jeżeli zapisze się na takie zajęcia fitness, to będzie mógł zrzucić zbędne kilogramy, że będzie mógł zwiększyć wydolność, że poczuje się lepiej, że psychicznie będzie czuł się bardzo szczęśliwy, że zwiększy masę mięśniową. To wszystko w zależności od jego celu. A to dlatego, że po prostu ma obawy, ma lęki. I to my jesteśmy tym lekarstwem i motywatorem, aby pokazać mu, że da radę. Jakie to mogą być lęki? Że sobie nie poradzę. No jak to sobie nie poradzisz? Zobacz, rozejrzyj się wokół. Wszyscy tutaj ćwiczą, wszyscy mieli takie same obawy jak ty, a widzisz, chodzą, ćwiczą i są szczęśliwi. I tutaj działamy na psychikę klienta pod tytułem: zobacz, będziesz teraz w naszej grupie. Działanie grupowe daje dodatkową motywację, bo masz motywację ze strony grupy, jak i motywację ze strony instruktora. A więc pierwsza obawa została zażegnana, że nie ma motywacji. No to jak to nie masz motywacji? Przede wszystkim zrób to dla siebie, a poczujesz szczęście. A poczujesz szczęście, bo to wynika ze zwykłej fizjologii, że pod wpływem wysiłku fizycznego dostaje nasz organizm zastrzyk energetyczny w postaci wybuchu endorfin, czyli hormonów szczęścia, z jednoczesnym zmniejszeniem ilości poziomu kortyzolu we krwi, a więc redukcja stresu. Więc to powinno być główną motywacją. Co dalej? Że ćwiczenie jest za trudne. No, ja cię rozumiem, masz rację, ćwiczenie jest za trudne, ale nie martw się, bo możesz wykonać wersję łatwiejszą, pierwszą wersję, spokojniejszą. I tutaj uspokajamy go, dajemy usprawiedliwienie, nie przejmuj się. Jesteś tak samo świetny, wykonasz najwyżej sobie pierwszą wersję. Że nie jestem systematyczny. No cóż, no to należy wykupić karnet na moje zajęcia, to z twojej strony, a ja ze swojej strony postaram się zrobić wszystko, aby cię zaintrygować, zainteresować, żebyś był szczęśliwy i żebyś z lekcji na lekcję dokonywał coraz większy progres ćwiczeniowy. Następnie, co najważniejsze, musimy pokazać klientowi, że ma te możliwości właśnie, o których mówiłam, wykonywania ćwiczeń. Wersja A łatwiejsza, wersja B nieco trudniejsza. Co to oznacza? Należy mu uświadomić, że wszystkie wersje są prawidłowe,
A to, że wykonuje wersję łatwiejszą, nie oznacza, że ćwiczy gorzej. Oznacza to, że ćwiczy mądrze i odpowiedzialnie wobec swojego organizmu. Musimy się stać dla klienta niezbędni, przydatni. Musimy dać mu dostęp do siebie, powiedzieć: słuchaj, jeżeli czegoś nie rozumiesz, podejdź, zapytaj, zadzwoń, poświęcę ci swój czas. Nieczęsto, szczerze powiedziawszy, klienci z tego korzystają, ale co najważniejsze, oni się czują zaopiekowani, oni czują się ważni i wyróżnieni, a to już jest naprawdę wielki krok. No to przejdźmy do naszych priorytetów top instruktora. Tak jak zapowiedziałam, będzie ich 5. Zacznę od pierwszego, bądź krok przed konkurencją. Co to oznacza? Nie zaśpi, bo inni cię wyprzedzą. Musisz być zawsze na bieżąco z nowościami, z ciekawostkami, z trendami dotyczących naszego świata fitnessowego. Nie możemy przeoczyć żadnych inspiracji, żadnych nowinek w świecie fitnessowym. Bardzo ważne są konwencje. Ja na przykład tworzę sobie taki plan roczny i w tym rocznym planie mam tak zwany boom, efekt wow. Co to jest? To jest coś, co nagle ogłaszam raz w roku po to, aby zatrzymać klienta, który już do mnie chodzi, pokazać mu, że jestem na bieżąco i zjednać sobie nowych klientów. I rozpoczynam od właśnie konwencji, gdzie to jest epicentrum, naprawdę kompendium wiedzy z każdej dziedziny. Mogę sobie wszystko obejrzeć, dotknąć, zapytać, zainteresować i znaleźć coś dla siebie. I nie od razu mówię o tym, delikatnie zaznaczam swojemu klientowi: no jestem teraz na szkoleniu, jestem na konwencji, fajnie jest, jest ciekawie, jest interesująco. Mówię: moje kobietki, ale będzie się teraz działo, będzie niesamowicie. Potem, jeżeli już wybieram coś dla siebie, co będzie moim efektem wow, czyli tak zwanym boom, zaczynam trenować na swoich klientach. Jeżeli się to sprawdza, no to rozpoczynam przygotowania do reklamy. Reklama, czyli coś, co buduję przez całe wakacje, aby rozpocząć swoją reklamę. Reklamę końcem wakacji, bo efekt wow ma być od września. Może to też być inny miesiąc, to wszystko zależy. Może to być październik. Tak też w tym roku musiałam zrobić, a to z tego względu, że rozejrzałam się wokół i okazało się, że muszę wyprzedzić konkurencję. Muszę zrobić efekt wow wcześniej, aby zatrzymać klienta u siebie, bo to jest normalne, jeżeli jest klient u swojego instruktora, a nagle jest coś nowego, coś się otwiera, to trzeba zrobić tak, aby nie wypuścić ze swoich rąk swojego klienta, no więc ten efekt wow był nieco wcześniej. Następnie rozpoczynam tą swoją reklamę od dobrze zrobionego baneru. To jest bardzo ważne, zrobić odpowiedni baner, na co zwracam uwagę. Baner musi być krótkim hasłem, musi być krzykliwym, ciekawym albo intrygującym. Musi przemawiać do naszego klienta obrazowo. Mówmy do swoich klientów obrazami. Twórzmy w ich głowie wyobraźnię. Następnie musi działać na emocjach. I wtedy zastosowaniem odpowiednich kolorów mamy pewność, że dotrzemy do tego naszego klienta. Kolejnym bardzo ważnym aspektem to bycie kreatorem i artystą swoich zajęć. Bycie pomysłowym instruktorem to bardzo ważne zadanie. Szukamy pomysłów wokół siebie, inspirujemy się szkoleniami, czytamy, słuchamy, inspirujemy się muzyką, która na pewno nam dużo podpowie. A przede wszystkim tworzymy swój wizerunek i tworzymy dla samego siebie. Nie kopiujemy, ale wybieramy takie szkolenie dla siebie, w którym przede wszystkim się będziemy czuć dobrze. Musimy mieć pewność, że taka lekcja, którą będziemy tworzyć i działać, będzie nam samym sprawiała przyjemność. Będziemy się w niej czuć świetnie. Mogę przytoczyć coś takiego, że kiedyś na szkoleniu, które wymagało wygenerowania mnóstwa energii, były dwie świetne osobowości.
Jedna naprawdę wspaniała, jedna wulkan energii, druga bardzo subtelna, spokojna. No i teraz myślę sobie, że trudno będzie osobie z mniejszym temperamentem, która zapisała się na bardzo dynamiczne szkolenie, wygenerować taką energię po to, aby być wiarygodną, bo ta wiarygodność jest najważniejsza. Jeżeli czujesz się w czymś dobrze, to wtedy bije z ciebie taka pozytywna energia. Jesteś prawdziwa w tym, co robisz. I to można porównać nas, instruktorów i naszych wspaniałych podopiecznych, do tego, jak czuje się artysta na scenie wobec swojej publiczności. Musi być korelacja z nimi. Artysta potrzebuje tej energii, tego uśmiechu, tej ilości, aby móc ściągnąć tą energię do siebie, przetworzyć i oddać im z powrotem. To ten przepływ energii jest bardzo ważny. On będzie wtedy, kiedy my sami będziemy dobrze się czuć w swoich zajęciach. Trzecią bardzo istotną rzeczą to jest ubierz swoje możliwości i umiejętności. Ta właśnie wiara w możliwości i umiejętności powoduje zwiększenie poczucia naszej wartości, a poczucie naszej wartości daje nam tą siłę, daje nam tą moc, daje nam to coś, nazwę to po raz kolejny, tą dobrą energią, która przyciąga pozostałe osoby do nas. Ja zapisuję się na różne szkolenia, na przykład ćwiczenia Pilates, wiele tam etapów, po to, aby moja wiedza o naszych mięśniach kor, głębokich brzucha była wyczerpana do granic możliwości. Bo to jest najważniejsze, aby w ogóle nasz podopieczny ćwiczył. Należy wierzyć w to, a będzie się na pewno działo. Kolejną bardzo ważną rzeczą to motto każdego instruktora to wiedza i pasja, to must have, to bycie w ciągłym progresie, to bycie w ciągłym doskonaleniu się, nie tylko jeżeli chodzi o umiejętności, czyli konwencje szkolenia, ale praca nad sobą, praca nad kreowaniem swojego wnętrza, myślenia o sobie, to bycie w ciągłej nieskończoności. Trzeba mieć jak gdyby każde swoje działanie poparte wiedzą. Czyli ja nie podejmuję się niczego, jeżeli nie jestem w 100% pewna, że to, co mówię, jest prawdziwe i prawidłowe. Następnym punktem to pokochaj zrozum i zaopiekuj swojego podopiecznego. Trzeba być bratnią duszą z naszym podopiecznym, trzeba go wspierać, podawać mu ramię, podnosić i utrzymywać na duchu, popychać w kierunku celu, który sobie zaznaczył. Myślę, że każdy instruktor powinien mieć taki schemat działania z nowym klientem, który wchodzi. Pierwsze to diagnoza, o której mówiłam na samym początku, czyli określenie, w jaki sposób mamy do niego dotrzeć, w jaki sposób mamy z nim rozmawiać. Następnie obserwacja, czyli obserwujemy naszego klienta podczas prowadzenia zajęć. I tutaj ja wprowadzam zasadę maksymalnie raz, no góra dwa, jeżeli trzeba, podchodzę do nowego klienta, bo to, że on jest z nami, że on jest na sali, że on jest nowy, samo w sobie jest dla niego niezwykle stresujące. Więc należy mu delikatnie tylko zwrócić uwagę, a na końcu przeprowadzić rozmowę od metody wzmocnień pozytywnych. Czyli pochwalić, powiedzieć, świetnie ci poszło, naprawdę super, trzeba popracować delikatnie nad tym i nad tym, ale tym się nie martw, powiem ci, zobrazuję i pokażę na następnych zajęciach. W ten sposób stajemy się dla naszego klienta przydatni i pomocni, a to jest bardzo ważne, bo tego oczekuje od nas klient. Co jeszcze oczekuje? Można by tą listę wydłużyć, ale zdecydowałam, że do najważniejszych należy właśnie zaopiekowanie, uwaga, zrozumienie, nadzieja, motywacja, wsparcie, decyzyjność, zdecydowanie i zainteresowanie. Tak, aby poczuł się ważny, poczuł się wyjątkowy. I my musimy z tyłu głowy wiedzieć, że my jesteśmy dla naszego klienta, ale on jest dla nas, bo przecież daje nam radość,
daje nam szczęście, daje nam satysfakcję, daje nam również uśmiech i energię. Także to jest taka korelacja dwóch osób, które sobie wzajemnie pomagają. To jeżeli chodzi o klienta, a jeżeli chodzi o nas, jeżeli dochodzisz do pewnego momentu w swoim życiu, natrafiasz na szklany sufit swojego rozwoju zawodowego, to go po prostu skrusz. Bądź kreatorem swoich działań z egzekucją. A co to znaczy? Działaj, idź do przodu. Nie bój się i staraj się wszystko stawiać sobie takie przerażające cele, żeby wydawało się niemożliwe do osiągnięcia. Ale uwierz mnie, a wszystko się będzie działo. Tak wydarzyło się w moim życiu. Moją historię mogłabym nazwać od matki Polki zabieganej do szkoleniowca. Wierzę w to, że się będzie działo i się dzieje, dlatego jestem tutaj z Wami. I mam nadzieję, że chociaż trzy ważne rzeczy były Tobie przydatne. Jeżeli tak, to zapraszam Cię serdecznie na mój kolejny webinar, który odbędzie się za 2 tygodnie i będzie dotyczył tego, w jaki sposób mamy sprawić, aby uatrakcyjnić naszą lekcję fitness. Jakimi prostymi działaniami możemy sprawić, że zaintrygujemy, zaciekawimy klienta. Lekcja będzie dynamiczna, będzie się w niej działo, będziemy osiągały cele, a klient wyjdzie zadowolony i szczęśliwy. Przedstawię Ci 5 sposobów, w jaki sposób możesz taką lekcję uatrakcyjnić. Na ten webinar serdecznie Cię zapraszam i bardzo dziękuję. Do zobaczenia.